на Монтане, A co ty deklarujesz przez ten mainstream? Że co? Że ten mainstream, co ty przez to rozumiesz? Być może gdzieś coś jest, no. No. Jak się zobaczę, to się coś dowie, no niewykluczone, że jest ta redukcja, wiesz, tak. Tych czakramów. Stringi. I wtedy... Tak. Mhm. Oj, wieśu. Także słucham, wieśu. Gomułka, dawno zdechła. No ale to wiesz, to, te kwiaty ładne są za to. Powinnaś te kwiaty zanieść, nie była grupa. Sama muszę iść do mamy w przyszłym tygodniu. Tak? Nie, Halina. Można oczami odbierać. Muszę wybrać taki dzień, gdzie nie za ciepło, nie pada, bo tam nie bardzo mituje porosły, czas poprzecina. To jest w Lubowie, w Piaskowce, taki leżak pochodzi. I ten z brązu. Niestety te wszystkie krzewy bardzo się wypiętrzyły. A miały być rzekomo miniaturki, no ciekawe. I to dawno było? Mama zmarła w 80, tata w 82, mama ma w 85. A ja miałam wtedy na głowie firmę, Bartka, wiesz, budowę. I z tego domu zrezygnowałaś. Nie dało się ukończyć, wiesz, taka jest, to była nadal. 9 pokoi dwóch poziom, no jak to zrobiło, no nie było wykończone. I zabrali to? Nie zabrali, sprzedałam to. Sprzedałaś to, no. Na wstępie też Szwajcie też nie utrzymali tego. Nie dało się, że nie wiem, to taką nakładę. Przyjazne, przepiwanie. Tak, przepiwanie. Dobra, gadać mi się nie chce. Litka, żyje się raz. No wiadomo, że nie no, raz. No. Nie, ja tak się nauczyłem, że się nie to fajne zbliżenie było, gdzie? Się nauczył żyć. Po co te włosy jakieś takie strąkie? Nie, nie masz takich strasznie, nie. No ale już wszystko chciałby wyglądać. Nie, ja mam tak przycinał się. Nie, tak, się narobiłam uczciwie ilość, ja sama tak ty. Ale gdzieś do tych tam ludzi, tak? Nie, no słuchaj, ten. Byłam z Krzyśkiem, mieliśmy parę spotkań. Dali 10 zł. Może 10 zł, no. Tak, zawsze za 100 zł się idzie do roboty. 100 zł. Dawaj, i ci porobię. To. Szuro, uro, tak, no. Dobra, pogadamy jutro. Bo pogadamy, tak, kochani, przyjdź. Bo mi się ten spać. Będę przyjmowała. Kogo? No, pacjenta przy tym biurku. No to przyjdę do siebie, do rzeczka, i co ty da to? Przyjdź. No, będę jak dbać się tak, na twoją cześć. Jak wciśniesz się tak fajnie, to... No. No to nie. Oś. Idę. Oś. Idę. Też mam władzę. Czy my, żeby przekształcać rzeczywistość, musimy z poziomu umysłu, no też i serca, użyć narzędzi w postaci właśnie rąk, bo tak świetnie to jakby unaoczyłeś pewną oczywistą rzecz, ale czasami tego tak do końca nie sobie uzmysłowić. Natomiast są istoty, które nie muszą używać rąk, żeby formować rzeczywistość, stworzyć... Oni troszeczkę tam, Jaśku, modernizują, bo ten obraz się zwiększa, zmniejsza, wiesz. Wiesz, to ja myślę, że my mamy tą samą. Tylko, że my ją rewitalizujemy jeszcze. Bajeczki. Wiesz, to ja, no, my się musimy połączyć, jak się połączymy. No. Przecież nawet jest opisane w Bedach, że tam 40 braminowie... Słyszysz, Litka? On mówi, że gdzieś tam kiedyś, wiesz. No. Nie, tam debil. Tak, gdzieś tam kiedyś. Taka wiedza ich jest, wiesz.
był zabijany cielak bodajże, już tego cielaka przywracali do życia poprzez czystą intencję, aby go przywrócić. Oni tylko mu głowę rozcinali. O Jezus. I on powracał do życia. I według mnie my mamy moc, jeśli się połączymy, to działa na zasadzie jakiegoś takiego wzrostu geometrycznego siły, jaką możemy mieć. A tam, to wiesz, to tak jak fizyczne, no tam nie wiem, bo miarę może 80 kilo, razem z tobą pewnie podniesiemy więcej niż 2 razy 80, a w pięciu pewnie i tony podniesiemy, tak? I dla mnie to jest to samo, dzieje się z energią mentalną, czy duchową. Jeśli nie skupiamy, mamy czystą intencję, jeśli chcieli, nie wiem, materializować, że zaczniemy od jakiegoś ziarenka piasku, żeby nie było za trudno, i zrobimy to 12 osób, to według mnie się uda. Jest kwestią to odebrać te osoby, żeby miały tą samą intencję i chciały to samo i potrafiły skoncentrować całą energię tam, co jest osób. Bo jeszcze mamy, ale nie do młotka, siekiery i do pytania na komputer. To wszystko prawda. Jak się studiuje, wiesz, legendy, podania, religie, mity ze starych czasów, to te wszystkie rzeczy, o których mówisz, były dużo bardziej jakby obecne we władaniu ludzi. Dzisiaj pozostałości tego są choćby ubraminów, czy też różnych mistrzów duchowych, czasami magików. Wiemy, że tak jest. Oczywiście w tym głównym nurcie ludzie to wszystko zagubili. Ale w dawnych czasach też zostało to nadużywane, było to nadużywane przez ludzi. Czarna magia nie jest kwestią tylko jakichś współczesnych praktyk, wiemy, że to się ciągnie od zarania dziejów. I walka tej białej, czarnej magii też jakby jest, no, jest czymś rzeczywistym, prawda? Wszystko zależy od tego celu. Właśnie. Łączymy od intencji. Tak, intencja i to oderwanie się od siebie, bo dla mnie to jest coś takiego, że jest jakby moje źródło energii, czy mój strumień świadomości, mój, czyli on jest filtrowany moją osobą, czy to sobie myślę, wychowanie i tak wszystko. Później jest to taki główne źródło świadomości, które płynie. Jeśli ja oderwę się od mojego osobistego, wtedy mogę staje się jednością z tym głównym, czyli moja moc jest ograniczenie mojej mocy jest ten ja. Tak to nawet czy to jest... To wiesz, o co chodzi. Tak. Sami sobie jesteśmy, że tak powiem, albo barierą, albo też, można powiedzieć, jakąś potężną bramą, przez którą może przejść mnóstwo energii, twórczej energii. Wiesz, Marek, tak na koniec, ponieważ bardzo ciekawie mówisz, masz dystans, spokój, nawet jak dużo słów nie pada, to czuje się wagę, wiesz, piękno tego, jak postrzegasz świat i taką jakby naturalną, wiesz, mądrość, adekwatność do tego, co w sumie myślę, że większość z nas czuje. Ale to jest rzecz, którą nie wszyscy posiadają, więc jeżdżysz po świecie, do Polski jak często zaglądasz i tak żeśmy trochę rozmawiali poza kamerą. Może wybrałbyś się tu do Polski? Może jakieś zajęcia, spotkania, warsztaty? Czy czułbyś się gotowy? No, czy by to mógł zaproponować? Bardzo chętnie bym Polskę odwiedził. Właśnie przeprowadził, jak tutaj przygotowałem już. Tak wybrałem podstawowe praktyki. Ja praktykowałem bardzo dużo rzeczy. Selekcjonowałem te, które zajmują najmniej czasu. Mają największą efektywność i są do tego najprostsze. I na przykład takie szkolenia, ja to nazwałem praktyki przebudzenia dla leniwych i zapracowanych, bo jedni zapracowani nie mają czasu, są dużą efektywność, ale nie są leniwi, są coś, co nie zajmie im dużo czasu, by być skuteczne. I tak bardzo chętnie bym przeprowadził. Tak. To może umówmy się w ten sposób też z naszymi widzami, że jeżeli Twój sposób
opowiadania o tych naszych sprawach no, budzi zainteresowanie, właśnie taką dobrą reakcję, to myślę, że jakieś sygnały będą. I wtedy to jest kwestia już techniczna dogadania się, a sprowadziłby się do Polski, a przynajmniej zrobiłbym sobie jedną z baz na planecie tutaj u nas, no, zachęcam do masy myślenia, bo to jest dla nas szczególnie jeden matecznik. Mam wielkie plany wobec tego. Powiem ci, że na Ślęży, jak byłem, powiedziałem, że jest energia bardzo podobna, jak w Ślęży byłem. Jeśli chodzi o jakieś takie łamania, jakieś takie przejścia międzywymiarowe, to na Ślęży jest bardzo podobne jak w Ślęży. Zresztą wiesz, ja z Polską jestem związany, Polska mnie wychowała, ukształtowała w tym wierze. Najłatwiej jest mi przekazywać wiedzę w języku polskim. Ja lubię Polskę na tym, wiesz. Pomyśl o tym, my też mamy, wiesz, jak co roku piękną imprezę na Masy Wyślęży. Tym razem to już ja dokończę, bo przerwało nam połączenie Harmonia Kosmosu. To też już nasz kolega Max teraz nie przyjedzie, ale może za rok, a może też tutaj się sprowadzi. Założy swoją bazę jednostki właśnie na świecie i będziemy się wtedy z tym mogli spotkać, ponieważ teraz sprawdzimy, czy uda się pozyskać ponowne połączenie z Maxem, a jeżeli nie, to będziemy tak troszkę zdrowo się dziękować. Mam jeszcze też gości na żywo w studio.